Znajdujemy się w palarni kawy Speciality Coffee Proficiency w Krakowie, gdzie wypalamy właśnie, tak jak wspomniałam, kawę Speciality, czyli kawę wysokiej jakości, którą sprowadzamy często bezpośrednio z plantacji lub za pośrednictwem firm, które się tym zajmują na większą skalę. Generalnie proces wypalania kawy jest bardzo prostym procesem. Bo tak naprawdę wsypujemy zielone ziarno, które w pierwszej fazie jest pod wpływem temperatury w rozgrzanym bębnie wysuszane delikatnie, ponieważ ziarno, które do nas przychodzi do palarni, ma około 11% wilgotności. Później po tym właśnie wysuszeniu ziarna zaczynają zachodzić różne reakcje chemiczne. Głównymi takimi dwoma reakcjami chemicznymi jest reakcja Maillarda, jest to nieenzymatyczne brązowienie. I drugą reakcją jest reakcja karamelizacji cukru, która jest nam bardzo dobrze znana. Kawa jest i powinna być słodka, jeśli ją dobrze wypalimy, tak? Jeśli nie spalimy tych cukrów, tego karmelu tak naprawdę, który się tam w tych reakcjach, które się zachodzi, tylko dobrze wypalimy, to kawa jest słodka i możemy ją wypić bez cukru i bez mleka. Nie jest nigdzie powiedziane, tak naprawdę chodzi tutaj o efekt końcowy, jeśli kawy smakują i no to jest super. Także jakby nie ma złotego środka, jak wypalać kawę. Znaczy dzięki tym reakcjom, przez to, że jest cały czas dostarczana temperatura do środka, do bębna i do ziarna, rośnie ciśnienie w naszym ziarenku. W pewnym momencie ono zaczyna szczelać. A szczela dokładnie tak, jak robimy sobie popcorn, jak dawniej robiliśmy sobie popcorn w domu. To właśnie nasze ziarenka kawy tak właśnie szczelają pod wpływem ciśnienia, które się w tym ziarenku jakby wytworzyło, pod wpływem właśnie tego, że zachodzą różne reakcje, wytwarza się dwutlenek węgla, czyli jeden z produktów ubocznych tych wszystkich reakcji, które tam zachodzą. Pod wpływem właśnie temperatury to ziarno zaczyna szczelać i to się nazywa krakiem. Ale wróćmy do miejsca, w którym się znajdujemy. Jesteśmy właściwie w sercu naszej firmy, czyli właśnie na produkcji. Znajduje się tutaj piec 30-kilowy, na którym jest właśnie wypalana nasza kawa. Jak również mamy też mniejsze piece, jest to sampler do wypalania próbek, czyli jak dostajemy próbki kawy, jak chcemy jakąś kawę zakontraktować, to najpierw dostajemy właśnie próbkę zielonej kawy, później właśnie wypalamy ją na samplerze i później poddajemy ją ocenie sensorycznej w tak zwanym cuppingu, czyli potocznie mówiąc, no degustujemy tą kawę, oceniamy ją, szukamy czy w niej ciekawych jakby aromatów, sprawdzamy też czy nie jest defektowana, czy nie ma defektów. Właśnie dwie godziny temu dosłownie je wypaliłam, po to, żeby właśnie jutro móc zrobić cupping. Sampler jest bardzo prostym urządzeniem, na nim generalnie każdy praktycznie może stanąć i wypalić kawę, bo tutaj nie ma nic do czarowania, tak jak na dużym piecu. Tak naprawdę mam tylko włącznik, wyłącznik, pokrętło do gazu, gdzie jest tylko tak naprawdę dwie pozycje, całkiem mały i na full. I tak naprawdę chodzi o to, żeby kawę... Wypalanie próbek polega na tym, żeby każdej kawie dać takie same warunki, bo tak naprawdę podczas cuppingu, podczas wypalania takich próbek sprawdzamy potencjał kawy. Czyli tutaj nie ma jakby miejsca na to, żeby kawę lepiej wypalić lub gorzej wypalić, tylko każdą kawę praktycznie wypalamy tak samo. Ale generalnie jakby warunki, w jakich je wypalamy, są praktycznie takie same. Czyli powiedzmy, ja tutaj wrzucam kawę na 150 stopni, muszę ją wypalić w czasie nie krótszym niż 8 minut, nie dłuższym niż 12 minut i powinny być wypalone na ten sam kolor. Tutaj mamy taki podłużny próbnik, do którego jest wsypywana kawa. Tak? No i jak już temperatura na samplerze, powiedzmy, osiągnie odpowiednią temperaturę, to sobie wsypujemy sobie kawę do bębna, który jest właściwie otwarty. Sampler jest zbudowany tak, że tam jest, że to jest bęben, który się właśnie obraca, jest z łopatkami, dzięki czemu kawa jest równomiernie wypalana. Przez to, że właśnie ziarenka cały czas się obracają. No niestety nie możemy to tego pokazać. Natomiast one się jakby właśnie
obracają, wypalają. Pod spodem jest właśnie palnik gazowy, który nam dostarcza temperaturę. Także jest to taki klasyczny właśnie piec do wypalania kawy bębnowy. Lubię mieć kontakt z ziarnem, bo po prostu dzięki temu to mi daje większą jakby kontrolę nad tym całym procesem. Jak i tutaj podczas samplera jestem w stanie zareagować, jeśli temperatura pójdzie za wysoko, jak kawa będzie się wypalała. Kawę Speciality, czyli ten produkt, którym my się zajmujemy, jest bardzo ciężko dostać w zwykłym sklepie, dlatego że one też po prostu jakby za jakością idzie też cena. I tak jakbyśmy położyli kawę Speciality na półce w zwykłym sklepie, no to raczej one by się nie, same by się nie sprzedały. Do tego jest potrzebna osoba, która umie wytłumaczyć, czemu ta kawa różni się przede wszystkim cenowo, tak? Także w zwykłym sklepie na pewno kaw Speciality nie dostaniemy, idąc za róg, za dom, do zwykłego spożywczaka. Już teraz jest bardzo dużo sklepów internetowych, gdzie możemy sobie zamówić. Zresztą teraz bardzo dużo rzeczy kupujemy przez internet, więc jest to bardzo powszechne i możemy sobie kawę właśnie zamówić prosto na przykład z palarni, gdzie będzie ona świeżo wypalona. Nie mówię tutaj o kawie jednodniowej, tak, która dzisiaj została wypalona, jutro ją sprzedajemy, bo kawa po wypaleniu też musi sobie trochę odgazować, tak, żeby jakby się rozwinął jej bukiet, musi sobie troszkę poleżeć w opakowaniu. Ale powiedzmy taką tygodniową, dwutygodniową czy tygodniową, to są naprawdę świeże kawy i zdecydowanie różnią się już na tym etapie właśnie, jeśli chodzi o smak, o swój aromat. Kawa do ekspresu ciśnieniowego jest tak wypalana, czyli do przygotowania espresso. A jak wiemy, na bazie espresso przygotowujemy różne inne kawy, jak cappuccino, latte. No i na tej etykiecie, tak jak mówiłam, no mamy na pewno podany kraj pochodzenia, region, z którego pochodzi. Bo z kawą jest jak z winem, czyli zależy z jakiego regionu pochodzi, takim się terroir, czyli tymi, tak będzie mniej więcej smakowała, takie terroir będzie miała kawa. Więc jest to bardzo istotne. Później mamy rodzaj, czyli odmianę botaniczną, wysokość, na jakiej jest uprawiana, metoda obróbki, czyli to, jak ziarenko kawy jest wyciągane z wisienki, z tego owocu i kiedy są zbiory. Też z tyłu mamy kontretykietę. I na kontretykiecie mamy datę palenia, mamy inicjały roastmastera, czyli osoby, która wypalała tą kawę, do kiedy należy ją spożyć, no i oczywiście dane producenta. Czyli mamy dość szczegółowe informacje, a oprócz tego mamy też opis sensoryczny, co możemy w tej kawie wyczuć. Standardowe rzeczy, które powinny być na opakowaniu, tak? Czyli generalnie wiemy, co kupujemy. I też jakby konsument też się już będzie orientował, jak kupi kawę z różnych regionów, które mu bardziej smakują, tak? Bo kawa z Etiopii będzie zdecydowanie różnić się od kawy z Gwatemali. Kawy z Etiopii będą bardziej kwiatowe, będą bardziej cytrusowe. Będą bardziej przypominały herbatę Earl Grey z cytryną właśnie. Natomiast kawa z Gwatemali będzie bardziej szła w czerwone owoce. Nie będzie tam może aż tak dużo kwiatów, aczkolwiek też możemy znaleźć, ale będzie bardziej stonowana, będzie bardziej przypominała zwykłą kawę. Nie musimy się tam żadnych właśnie kwiatków doszukiwać. Natomiast jest też kawa z Gwatemali jest też właśnie bardzo taką dostojną kawą, ale przede wszystkim wyznacznikiem to, czy kawa jest, czego się możemy po kawie spodziewać, to jest właśnie kraj, pochodzenie, region, rodzaj odmiany botanicznej, bo smak jakby też zależy od tego, jaka to jest odmiana botaniczna, bo bourbon będzie się znacznie różnił na przykład od pacamary, czyli kolejnej odmiany botanicznej. Także to są informacje, które też jakby naprowadzają nas, konsumentów, na to, czego szukamy, co tak naprawdę lubimy.
streszczyka.